Pani profesor, Austriacy wprowadzają lockdown dla niezaszczepionych, obostrzenia dla niezaszczepionych obowiązują także w Niemczech, a w Polsce mamy coraz więcej zakażeń, no i właśnie żadnych tak naprawdę obostrzeń. Czym to się może skończyć, pani profesor, jeżeli takich obostrzeń w Polsce w ogóle nie będzie? No, obostrzenia, czyli ograniczenie transmisji między osobami niezaszczepionymi, to jest jeden z elementów walki z pandemią i widzimy, że bardzo skutecznie działa zarówno w Niemczech, Francji, czy we wszystkich krajach niemalże europejskich. Nawet zaostrzane jest, mimo że sytuacja epidemiczna jest lepsza. Więc no, oczekujemy choćby paszportów covidowych, czyli może źle nazywane jest to restrykcjami, jest to po prostu ochrona osób niezaszczepionych, które stanowią większość pacjentów w oddziałach covidowych. Pani profesor, bez tych dodatkowych ograniczeń i obostrzeń nie uwolnimy się tak szybko od epidemii? Tak, tak, takie są prawa epidemii, Szczepienia to jest jedna najskuteczniejsza broń, która ogranicza nam liczbę pacjentów hospitalizowanych. Natomiast no, zmniejszenie transmisji to jest przede wszystkim ograniczenie interakcji między nami, czyli ograniczenie kontaktów i no, dystans i maseczki, czyli przestrzeganie tych zaleceń, o których wszyscy wiemy, ponieważ no, wirus zakaźny jest, osoba zakażająca zakaża, zanim jeszcze pojawią się objawy kliniczne. W związku z tym czasami jesteśmy tacy dosyć beztroscy, nie egzekwujemy tych maseczek, ale one naprawdę są istotne. Pani profesor, najtrudniejsza sytuacja cały czas jest mniej więcej w tych samych regionach, bo to jest między innymi Lubelszczyzna, ale jest to także, są to także okolice Białegostoku, gdzie pani na co dzień pracuje. Czy widząc, jak wiele jest tam zakażeń, jak wygląda sytuacja w szpitalach, wprowadzenie takich, nazwijmy to, ograniczeń czy też lockdownów regionalnych jest no, niemalże koniecznością w tym momencie? Na pewno forma lockdownu taka jak była, czyli zamknięcia, pozostania w domu, wydaje mi się zbyt restrykcyjna, ponieważ dużo osób jednak jest zaszczepionych. Natomiast żeby zachęcić do szczepień i zwolnić przyrost tych przypadków, to ograniczenia dla osób niezaszczepionych wydają się być koniecznością. Pani profesor, jak sytuacja wygląda teraz w Białymstoku i okolicach? Jak pani to ocenia jako wojewódzki epidemiolog? Mamy dużo zakażeń, tych zakażeń przyrasta, natomiast to, co jest takie najbardziej smutne i przykre, to jest liczba zgonów. To oznacza, że liczba tych rejestrowanych czy wykrytych przypadków jest proporcje zgonów wskazują, że tych przypadków mamy więcej niż wykryte i rejestrowane. Czyli możemy się spodziewać, że transmisja wirusa jest bardziej intensywna niż to wynika z wykrywanych przypadków. Widać to po ilości zgonów. Pani profesor, zatrzymajmy się na chwilę przy tej liczbie zgonów. Czy umierają najczęściej osoby niezaszczepione? Czy to są osoby z chorobami współistniejącymi? No najtrudniej, najciężej chorują osoby starsze z chorobami współistniejącymi albo po prostu z racji wieku senioralnego. Dlatego, że zakażenie jest ciężkie i samo zakażenie udźwignąć jest trudno, jeżeli dochodzi do tego niewydolność krążenia, czy częste problemy kardiologiczne, czy choroby współistniejące, takie jak cukrzyca, bardzo pogarszają rokowanie. Więc dla osób niezaszczepionych jest to choroba bardzo ciężka w wieku senioralnym, ale zdarzają nam się osoby też i młodsze, te aktywne zawodowo, ponieważ ta transmisja wirusa jest też wewnątrzrodzinna. Tam, gdzie są dzieci, wiemy, że dzieci transmitują, więc mamy osoby aktywne zawodowo w wieku lat no, 40, 50, 30, 50, które też chorują i część z nich choruje ciężko. Pani profesor, ta liczba, duża liczba zgonów może świadczyć o tym, że tak naprawdę tych zakażeń może być jeszcze więcej. Dlaczego testuje się mimo wszystko tak mało? Jeżeli chodzi o punkty szczepień i dostęp do testowania, jest rzeczywiście, ten dostęp jest otwarty. Punktów testowania mamy dużo. Natomiast no, jest pewna niechęć. Wiemy wśród naszych pacjentów, że jeżeli choruje jedna osoba z rodziny, reszta niechętnie się testuje. Nie zawsze przyznają się wszyscy do kontaktów, dlatego że no, obawiają się, wolą chorować sami w domu, obawiają się izolacji i myślę, że ta niechęć z testowania wynika też z naszej niechęci do testowania, a nie z braku możliwości.
Pani profesor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie wstrzymał od wtorku 16 listopada do odwołania przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze. Powód: wzrost zakażeń i potrzeba tworzenia kolejnych miejsc dla chorych na COVID-19. Takie niebezpieczne, czy też takie informacje docierają do nas z różnych miejsc w Polsce. Jak to wygląda w Białymstoku? Jak jest tam z dostępnością tych łóżek covidowych i kiedy być może ta granica bezpieczeństwa zostanie przekroczone? Dokładnie, to jest ten bilans epidemii, który mamy. Tworzymy miejsca covidowe, czyli te łóżka covidowe, ale one oczywiście nie są tworzone de novo, tylko to są oddziały adaptowane do przyjmowania pacjentów covidowych, czyli wyłączamy oddziały internistyczne dla chorych przewlekle chorych, dla chorych do diagnostyki, po to, żeby tymczasowo zaopatrzyć chorych i nieść pomoc osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Natomiast mam nadzieję, że jest to sytuacja tymczasowa i jednak zmobilizowanie się, jednak zintensyfikowanie szczepień, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy tych interakcji, kontaktów będziemy mieli więcej, tych wewnątrzrodzinnych, że te sytuacje poprawi. Oczywiście plus dystans i pewne restrykcje, na które wszyscy czekamy, ponieważ system jest na granicy wydolności. A kiedy przekroczymy te granice wydolności, chociażby właśnie w województwie, na terenie którego pani działa? Kiedy to może nastąpić? Myślę, że nie będzie takiej sytuacji, tylko będą po prostu tymczasowo wyłączone kolejne oddziały, bo no nie pozostawimy chorych, zakażonych, którzy wymagają tlenoterapii bez pomocy. Natomiast no, rzeczywiście nie może to być w nieskończoność. Natomiast są rezerwowo planowane kolejne oddziały, kosztem oczywiście pacjentów przewlekle chorych czy z chorobami innymi. Pani profesor, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zakażony koronawirusem, poddał się testowi, który wykazał zakażenie. Posłowie będą mogli dobrowolnie poddawać się w Sejmie dzisiaj takim testom. Pytanie, czy właśnie posłowie szczególnie powinni być testowani, skoro od nich bardzo wiele zależy, jeżeli chodzi o rządzenie naszym państwem, czy oni szczególnie powinni być sprawdzani i no i właśnie testowani? Ja myślę, że każda osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną, powinna być testowana. Tutaj bym nie różnicowała, ponieważ no, tych interakcji mamy dużo, zarówno posłowie, jak i ludzie w sklepie, czy w każdym innym miejscu. Natomiast osoby, które są zaszczepione, nie podlegają kwarantannie. W związku z tym to jest no, taka duża zachęta jeszcze, kto jest niezaszczepiony, żeby jednak skorzystać ze szczepień, dlatego że po kontakcie z osobą chorą, których naprawdę mamy bardzo wiele wokół siebie, nie są objęci kwarantanną. Natomiast powinni się testować, ponieważ osoby zaszczepione też mogą transmitować dalej wirusa.